Już jakiś czas temu wpadły w moje ręce słuchawki od Oppo, a mianowicie jest to model Enco Free 2. Także jeżeli jesteście zainteresowani ich recenzją, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Zapraszam. Nie miałem jeszcze okazji testować sprzętów grających od Oppo, więc też okazja do sprawdzenia modelu Enco Free 2 była dla mnie bardzo kusząca. Już po pierwszych chwilach z tymi słuchawkami przekonałem się, że jest to całkiem ciekawy sprzęcik. Przede wszystkim może się podobać. Etui ładujące pokryte jest lśniącym plastikiem i ma owalny kształt. Nie ma może najmniejszych wymiarów, ale bez problemów mieści się w kieszeni spodni. Klapka przytrzymywana jest magnetycznie i samoistnie się nie otwiera. Nie ma problemów z celowym jej otwarciem i można tego dokonać nawet za pomocą jednej dłoni. W środku etui słuchawki również przytrzymywane są magnetycznie, więc nie ma obaw, że same wypadną. Delikatnym problemem może być jednak ułożenie tych słuchawek, bo wystają one nieznacznie ponad plastik, przez co wyciągnięcie ich z miejsca ładowania dla kogoś o grubszych palcach może być kłopotliwe. U mnie jednak nigdy nie było jakichś większych problemów. Same słuchawki są zgrabne i mają niewielkie wymiary. Mamy tutaj do czynienia z pałąkami, które nie są jakoś bardzo grube ani długie. Na pewno nie wyglądają jak główki od szczoteczek automatycznych, więc po prostu nie ma źle. Na pałąkach znalazły się panele dotykowe, które bardzo dobrze wykrywają dotknięcia palców, no i niestety nie tylko palców, bo zdarzyło mi się przypadkowo zapauzować muzykę ramieniem lub po prostu przypadkowo musnąć słuchawkę ręką. Na ogół oczywiście wszystko jest ok, ale dotykowe panele niestety mają swoje wady. Mają też zalety i jedną z nich jest na pewno możliwość swajpowania po tym panelu palcem, dzięki czemu można przyciszyć lub ogłośnić dźwięki multimediów. Jeżeli chodzi o łączność z telefonem, to słuchawki parują się bardzo szybko po wyciągnięciu ich z etui ładującego. Na case dodatkowo znalazł się przycisk do wymuszenia parowania, więc połączenie ich z nowym urządzeniem jest wyjątkowo łatwe. Wystarczy przytrzymać przycisk, no i gotowe. W zestawie otrzymujemy oczywiście kabel ładujący zakończony złączem USB typu C oraz dwie pary dodatkowych gumek dokanałowych. Niestety nie mamy możliwości ładowania bezprzewodowego, ale to przewodowe jest bardzo szybkie. Co do gumek, to te założone pierwotnie były dla mnie odpowiednie, choć lewa pasowała jakby bardziej niż prawa. Co do komfortu samego użytkowania, to tutaj było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie odczuwałem dyskomfortu po 2 czy nawet 3 godzinach słuchania muzyki w tych słuchawkach. Jeżeli już jakiś ucisk się pojawił, to wystarczyła króciutka przerwa i mogłem wracać do słuchania muzyki. Pod tym kątem jak najbardziej te słuchawki mi spasowały, no i mogę je śmiało polecić. Idąc dalej do użytkowania, mamy tutaj funkcję ANC, której w tych słuchawkach nie jestem jakimś największym fanem. Nie jest źle, ale do ideału też tutaj troszeczkę brakuje. Owszem, jest ciszej niż przy wyłączonym trybie ANC, ale ciśnienie w uszach jest wyraźnie odczuwalne podczas jego włączenia, a głosy z otoczenia dalej są dobrze słyszalne, więc nie wiem, czy mój testowy egzemplarz miał jakiś problem, czy to kwestia przeciętnego dopasowania prawej słuchawki do mojego ucha, ale po prostu nie było idealnie. Jeżeli chodzi natomiast o tryb dźwięków z otoczenia, to ten działa całkiem ok, choć osobiście nie podobało mi się, w jaki sposób słyszałem siebie samego podczas mówienia. Ogólnie podczas rozmowy z kimś obok słyszałem tą osobę całkiem dobrze, ale mój własny głos brzmiał bardzo nienaturalnie. Był tak mocno przytłumiony, przez co czułem się po prostu dziwnie i wolałem wyciągnąć jedną ze słuchawek z ucha. Pozytywnie zaskoczył mnie natomiast sam dźwięk z tych słuchawek. Może też nie jest idealnie, bo wysokie tony czasami brzmią na przytłumione, ale za to mamy tutaj dobrze grający bas. Plusem jest również wysoka głośność maksymalna oraz dźwięk przestrzenny. Powiem wam szczerze, że parę razy siedząc tak przy komputerze mocno się wystraszyłem, gdy wydawało mi się, że dźwięki z piosenki wydobywają się tuż zza mojego ramienia i czasami to było naprawdę przerażające. Tutaj naprawdę muszę przyznać, że Oppo zrobiło dobrą robotę. Słuchawki można kontrolować za pomocą aplikacji Hey Melody, w której znajdziemy sterowanie trybem eliminacji hałasu i będziemy go mogli również tam spersonalizować. Możemy również dostosować tam do siebie sam dźwięk. W apce znajdziemy opcję zmiany funkcji poszczególnych naciśnięć słuchawek, ale też, tak jak już wspominałem, pogłośnić czy przyciszyć muzykę. Jest też możliwość wybudzenia asystenta głosowego i sterowanie trybem redukcji hałasu. Ogromnym plusem tego modelu słuchawek jest możliwość jednoczesnego sparowania go aż z dwoma urządzeniami. Nie da się odtwarzać muzyki jednocześnie z obu tych urządzeń, ale da się po zapauzowaniu jej na jednym urządzeniu od razu odtwarzać inną muzykę z drugiego urządzenia. Szczerze mówiąc, to brakuje mi takiej funkcji w innych słuchawkach, bo nie zawsze korzystamy z urządzeń jednej firmy i funkcje tego łatwego przełączania pomiędzy nimi, pomiędzy tymi urządzeniami, nie zawsze są dostępne, a tutaj proszę bardzo. Z kolejnych zalet mamy czujniki wykrywające to, czy słuchawki znajdują się w uszach, i działają one bardzo dobrze. Po wyjęciu słuchawki z ucha praktycznie od razu muzyka jest wstrzymywana, a po ubraniu tej słuchawki z powrotem jest ona szybko wznawiana.
I jeszcze szybciutko test mikrofonów wbudowanych w te słuchawki, i mianowicie tak brzmi dźwięk nagrywany przy użyciu tych słuchawek podczas zwykłej rozmowy telefonicznej, czyli tak słyszałby was wasz rozmówca w miejscu, gdzie jest cicho. Natomiast gdybyśmy przeszli w miejsce, gdzie byłoby troszeczkę głośniej, pozwólcie, że odpalę sobie teraz dźwięki szumu otoczenia, a mianowicie szumu tłumu. Tak. Te słuchawki zbierają dźwięk otoczenia i izolują mój głos od właśnie od tych szumów, które wydobywane są w otoczeniu. Także oceńcie to sami i dajcie mi proszę znać, co o tym sądzicie w komentarzach na dole. Nie wspomniałem jeszcze o baterii i czasie pracy, ale tutaj też jest całkiem dobrze. Oppo podaje, że te słuchawki są w stanie grać nieprzerwanie przez około 4,5 godziny przy włączonym trybie ANC, a czas ten wzrasta do 6,5 godziny, gdy ten tryb zostanie wyłączony. Etui ładujące z kolei doładuje te słuchawki o kolejne 30 godzin odtwarzania muzyki, więc pod tym kątem jest naprawdę bardzo ok. Mi osobiście nie udało się ich rozładować podczas moich sesji słuchania muzyki, więc daję tutaj plusika. No i przechodząc do ceny, to oczywiście tę aktualną jak zwykle znajdziecie w pierwszym linku pod tym filmem, natomiast w chwili obecnej trzeba za nie zapłacić około 500 zł. Uważam, że no jest to dobrze dopasowana cena do tego, co dostajemy. Dobra jakość dźwięku, całkiem długi czas pracy, tryb ANC, łatwe sterowanie z poziomu słuchawki, niezłe wykonanie i moim zdaniem ładny wygląd, a przede wszystkim prosta obsługa i parowanie z aż dwoma urządzeniami naraz. Ja coś takiego w takiej cenie jestem w stanie kupić, no i mogę wam spokojnie ten model słuchawek polecić. Nie wszystko jest może tutaj idealne, ale według mnie jest bardzo dobrze. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania odnośnie tych słuchawek, bądź też innych sprzętów, które tutaj testowałem, to zachęcam do zadawania tych pytań w sekcji komentarzy na dole pod tym filmem. Natomiast ja wam chciałem jeszcze podziękować bardzo za to, że jesteście, za to, że dotrwaliście do tego momentu. No i rozważcie może subskrypcję, lajka i dzwoneczek, tak żeby być na bieżąco z przyszłymi filmikami. Także to tyle, bardzo dziękuję i standardowo widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!